Witajcie kochani w kolejnym naszym vlogu i kolejnym holu zakupowym z Biedronki. Tym razem promocja była -70% na artykuły, na tekstylia, przepraszam, i na zabawki. Promocja trwa do 9 stycznia, więc może jeszcze skorzystacie. Asortyment bardzo szybko się co prawda wyprzedawał, ale myślę, że będą, wiecie, dokładać różne rzeczy, więc warto jeszcze pojeździć po Biedronkach i popatrzeć. No, ja upolowałam mega rzeczy, po prostu jestem tak zadowolona. Co tam, Iduś? Mój piesek chce tu przyjść, ale nie ma gdzie, bo mam tu naszykowane wszystkie rzeczy. Oczywiście wszystko mi się przyda. Zabawki kupiłam, bo wiecie, mam chrześniaków. Przydadzą mi się na różne okazje, albo może też dla moich dzieci. Iduś, gdzie ty tu wchodzisz? Chcesz być tutaj? Boże. No zobaczcie, moja psinka też chce być na vlogu, jak zwykle. No już, dobra, gwiazdorze, przesunę ci się. No i co, pokażę wam, co upolowałam tym razem na promce w Biedronce. Myślę, że no i zmienię sobie ustawienie w ogóle tym razem też w innej perspektywie, bo będziecie mnie widzieć. Bardzo za wszystkie wyświetlenia, za subskrypcje i w ogóle za łapki w górę. I co, życzę wam jeszcze raz szczęśliwego nowego roku. Dobra, to zaczynamy nasz haul zakupowy. Pierwsza zabaweczka to jest, nie wiem co to jest za stworek. Taki fajny on jest, miękki, do rozciągania. Tak, mrużę oczy, bo... O, takie coś fajne do rozciągania i ten stworek kosztował 12 zł, a wcześniej 40, więc dla Filipka będzie jak znalazł. Kolejna rzecz to były takie kapsuły LOL i jedna kosztowała niecałe 20 zł, bo przed rabatem kosztowała 64,90 minus 70%, niecałe 20 zł wychodziło, więc wzięłam sobie, wzięłam też siostrze dla córeczki. No i co, będzie dla kogoś na prezent, może dla Hani, ale naprawdę się opłacało i myślałam, żeby wziąć więcej, wiecie, pohandlować trochę. No, ale nie będę się w to bawić i wzięłam tylko dla nas. Kolejne LOL to były takie, wiecie, jakieś happy birthday, nie wiem, urodzinowe jakieś. I one były po 15 zł, a przed promocją 49,99, więc no, super. Coś tam mi paski znowu jakieś pozycje jakiś czas. A, no i wzięłam też dwie takie LOL. A, nie wiem, czy powiedziałam, promocja trwa, o Jezu, jak ja wyglądam, do 9 stycznia, więc jeszcze skorzystacie na pewno. Ja też jeszcze chyba pojeżdżę i popatrzę, może coś upoluję. No, takie Lego Friends, kosteczka mała, 9 zł za nią dałam. Jeszcze wam powiem, tak, 9, no i wcześniej kosztowała 29,99. Szkoda, że nie było więcej, naprawdę, no ale co. Cieszę się z tego, co mam. Skarpetki wzięłam takie z Avengersa dla Roberta, rozmiar 39-46, więc będą ok. I ze skarpetki dałam 4,50, a wcześniej kosztowały no 15, tak? Ale i tak, jak za 3 parę skarpet 4,50. Wow, w ogóle mówię wam, jestem tak zadowolona z tego, co kupiłam. Kolejne to są kredki, takie Progresso, lampa mi się odbija, marki Kohinoor. Znajoma powiedziała mi, że bardzo dobra firma, więc wzięłam i one są takie kolorowe, że jak będziecie malować, to wiecie, raz obrazek będzie tam trochę niebieski, trochę czerwony i 24 kredki tu są. Dałam za nie 15 zł, a początkowa cena to chyba 69, tak, 69,90 i sprawdzałam w internecie, naprawdę te kredki tyle kosztują, więc bardzo jestem zadowolona, tym bardziej, że moje dziewczyny lubią malować. Co jeszcze? A kolejna zabaweczka to, wiecie, takie nowe laleczki są Cave Club i to jest akurat chłopak. Hania chciała tego chłopaka, bo od Mikołaja dostała dziewczynę i był ostatni, bo oczywiście też bym wzięła więcej. Przed promocją kosztował 59,90, a po promocji 17,97, niecałe 18 zł. Nigdzie nie kupicie takiego takiej lalki, no. Ups. Kolejna rzecz to są spodnie narciarskie, brugi.
wzięłam czarny, bo i dla dziewczyny pasują, i dla chłopaka, i ci najpierw będzie nosić Gabi, potem Hania, potem jeszcze może Filip. Nie wiem, czy spadnie śnieg, czy nie spadnie, ale one są takie większe, myślę, że będą na pewno na którąś z dziewczyn dobre. Myślę, że na Gabrysie, potem wiadomo na Hanie. I za te spodnie dałam, Boże kochany, 15 zł. Tak, na pewno 15 zł. A wcześniej kosztowały niby 79,90. No, marka Brugi znana jest, prawda, z tych narciarskich ubrań, więc jestem zadowolona i myślę, że będą się świetnie sprawdzać. No, gdzie kupicie spodnie za 15 zł narciarskie? Jeszcze markowe? Nigdzie. Kolejna rzecz to jest poducha. Taka akurat fajne wzorki, bo słyszałam, że, znaczy widziałam u innych, że są świąteczne takie kolekcje. Ja akurat trafiłam taką w jakieś kwiatuszki. I ona kosztowała 9 zł. Na pewno 9 zeta. Już sprawdzam jeszcze. Tak, 9, wcześniej niby 30. I to jest poducha jakaś medyczna, niby bla bla bla. Poleciało mi wszystko. I jeszcze. Przewróciła mi się lampa. I wszystko inne. Więc tak, taka poducha. Ojejku, ponoć fajna. Jeszcze było tak napisane. Wyrób medyczny zapewnia wysoki komfort snu. Przyjazna dla alergików. Taka sprężysta. Zobaczymy, jak się będzie sprawować. Myślę, że ok. Rozmiar 70x80. Minimalizuje rozwój roztoczy, kurzu domowego i ich alergenów. Przyjazna dla osób z alergią. Zobaczymy, jak się będzie sprawować, ale poduszek nigdy za wiele. I poduszkę kupiłam w jednej Biedronce, a kołdrę udało mi się dostać w innej. Ale jest chyba tej samej firmy? Nie. Innej. Ale kołdra kosztowała 17 z groszami. Niecałe 18 zł, a wcześniej 60. I to też jest kołdra 160x2, całoroczna, przyjazna dla alergików, przyjemna w dotyku, pranie automatyczne 60 stopni i wyrób medyczny, wypełnienie 100% poliester, farbowane, sprężyste, z recyklingu, bla bla bla, produkt polski. No, zobaczymy. Myślę, że będzie ok, zagadzę się może. I mój hit na koniec. Słuchajcie, kurtkę dla Filipa kupiłam z takim misiaczkiem. Ona nie jest jakaś bardzo gruba, więc na taką surową zimę nie, ale póki co zima nie była, może teraz już trochę zimniej, ale na początku nie była taka straszna, więc byłaby ok do sweterka na przykład. No zobaczcie, jaka fajna kurtka, czerwona, na dole taka ze ściągaczem, materiał ok, w środku granatowa, co mogę powiedzieć, kieszonki jakieś zasuwane tutaj bardzo fajna. Co tu jest napisane? Coś o tej kurtce? Trwałości szwu, stabilności rozmiarowej po praniu, aha, to jakaś jakość. No i co? I za tą kurtkę dałam, tam, ta-da-dam, 6 zł. Wcześniej kosztowała 50. No do latania, Boże, no powiedzcie mi, 6 zł za kurtkę? No, może byście kupili na wyprzedaży tak coś takiego, ale ta jest naprawdę fajna, taka przejścióweczka, więc jestem bardzo zadowolona z tych zakupów. To jest dla mnie w ogóle hit. A zresztą wszystko, spodnie, brugi, zabawki za grosze. I jeszcze chciałam Wam powiedzieć coś na szybko o tych kredkach, że one są bezdrewne, tak jest napisane, bezdrewne, po prostu z samych grafitów, więc no fajne, na pewno super. No i co, to już wszystko w tym moim holu zakupowym, na pewno się jeszcze wybiorę do Biedronek, ale wątpię, że coś jeszcze mi się uda kupić, chyba że podokładali jakieś rzeczy, może wiecie, jakieś drobiazgi typu skarpetki i tak dalej. A jeszcze w ogóle chciałam Wam na koniec powiedzieć fajny żart, bo usypiałam Filipka, położyłam się i mówię: Filipek, przesuń się, bo mama się nie zmieści. A on mówi: bo jesteś gruba, jak tata. No i po prostu pękłam ze śmiechu. No tak, a Robert też to słyszał i co? Ale wiecie co, mamy postanowienie noworoczne. Zgadnijcie, jakie? No właśnie, bierzemy się za odchudzanie. Nie wiem, który raz z kolei, ale może tym razem się uda. Trzymajcie kciuki.
To jest takie nasze najważniejsze postanowienie. A drugie, no to takie, żeby nasz vlog coraz bardziej się rozwijał. Wiecie, no chcielibyśmy, dążymy do tej większej ilości subskrypcji, większej ilości osób, które nas będą chciały oglądać i to jest nasze takie może marzenie, nie postanowienie. No i co? Dajcie znać w komentarzach może jakie Wy macie postanowienia. Jeszcze pewnie wiele by się znalazło, ale to tak na szybko wymyśliłam, że te dwa to takie fajne do spełnienia. Także co? Pozdrawiamy Was cieplutko i do zobaczenia w kolejnym naszym vlogu, może znowu w holu zakupowym, kto wie. Do zobaczenia, pa pa!